Tak zwana część francuska to zapewne jedno z najpiękniejszych i najbardziej popularnych miejsc Legnickiego Parku. Wszystko za sprawą fontan, które obecnie przechodzą gruntowną przebudowę. O szczegóły pytamy w legnickim ratuszu. Ten remont był niezbędny, konieczny, dosyć długo trwały prace projektowe, prace związane też z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ponieważ, tak jak Państwo wiedzą, nasz Legnicki Park jest wpisany do rejestru zabytków. Jak tłumaczy wiceprezydent Legnicy Jadwiga Zienkiewicz, remont był konieczny, ponieważ stan techniczny fontan od dawna pozostawiał wiele do życzenia. Przez m.in. nieszczelną instalację dużo wody wyciekało do gruntu. A jaki ma być efekt wizualny po remoncie? Na pewno obiekty muszą zachować swój zabytkowy charakter. Fontanny w swoim kształcie muszą być takie, jakie były, czyli kształt niecek będzie identyczny, bo na zmianę konserwator zabytków nie pozwoliłby. Natomiast na pewno ich atrakcyjność będzie zdecydowanie większa. Będzie dużo więcej dysz i możliwości ekspozycji tych fontan. Zakładamy, że dzięki tej realizacji będziemy mogli urządzać pokazy tych fontan z udziałem światła, koloru i muzyki. Zmieni się też otoczenie roślinne. Za remont części francuskiej miasto zapłaci 13 milionów złotych, ale niewykluczone, że koszta mogą wzrosnąć. Przebudowa potrwać ma do najbliższych wakacji.